Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jan Biliszczuk i chciałem Państwu zaproponować nowe spojrzenie na historię Polski. I to będzie spojrzenie poprzez pewien fragment procesów gospodarczych, gdyż budowa mostów to jest ściśle związana z gospodarką, z polityką oczywiście też. Wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo gdy ja ukończyłem szkołę średnią, to żyłem w przekonaniu, że właściwie wszyscy Polacy w czasie okupacji byli w partyzance, tak mnie uczyli prawie w szkole, a to przecież była nieprawda. W partyzance było 2% Polaków, 1% to byli tak zwani szmelcownicy, a reszta starała się jakoś przeżyć. I tu będzie spojrzenie na historię Polski pod kątem rozwoju mostownictwa. I co to jest most, bo może nie wszyscy są mostowcami, to jest to konstrukcja inżynierska służąca do przeprowadzenia trasy komunikacyjnej, czyli drogi, linii kolejowej, ścieżki pieszo-rowerowej, kanału nad przeszkodą. Z tym, że przeszkodą może być przeszkoda wodna, szeroko rozumiana, ale na przykład rzeka, to wtedy mówimy most. Inny ciąg komunikacyjny, czyli droga, linia kolejowa, którą chcemy przekroczyć bezkolizyjnie, to jest wtedy wiadukt. A długi wiadukt to estakada. Z tym, że jeżeli na wiadukt powiemy most, to nie popełniamy wielkiego błędu, bo to jest przecież konstrukcja mostowa. I są różne rodzaje konstrukcji mostowych, czyli mosty belkowe, z tym, że belka może być no, taka zwykła lub na przykład kratownicowa, mosty łukowe, mosty wiszące. Tam Państwo macie taką układkę w postaci taśmy z betonu sprężonego i mosty podwieszone czy wiszące. Jeżeli sięgniemy do zamierzchłej historii, to tak wyglądał pierwszy most na ziemiach polskich. To było drzewo powalone przez wichurę, przez rzekę tak szczęśliwie i zapewne nasi pra-pra-pradziadowie zauważyli, że łatwiej przejść po drzewie niż moczyć się w zimnej często wodzie. I właściwie historia mostownictwa jest tak stara prawie jak ludzkość, bo już od tego powalonego drzewa, gdy zaczniemy, to są same początki, ale jak wszyscy wiemy, no, w starożytnym Rzymie technologia budowy mostów była na bardzo wysokim poziomie i tutaj mamy dwa obiekty, Pont de Gare we Francji i akwedukt w Segowii. Tak prawdę mówiąc, byłem ostatnio w Madrycie i się zastanawiałem, czy nie pojechać do tej Segowii. To jest 100 kilometrów od Madrytu, ale żona się źle poczuła tego dnia, kiedy to było w planie, no i nie pojechałem zobaczyć ten wiadukt. Tutaj taka rzecz, że Rzymianie w pierwszym wieku naszej ery długość wszystkich akweduktów w Cesarstwie Rzymskim to było 7000 kilometrów. 7000 kilometrów. Nasze autostrady mają niecałe 2. I jeszcze jedno, ten Pont de Gare. To od źródeł do Nim, czyli miejsca, gdzie doprowadzał ten akwedukt wodę, to jest 50 parę kilometrów. I ten akwedukt jest zrobiony w spadku 34 centymetry na kilometr. 34 centymetry. To jest nieprawdopodobna dokładność. Dzisiejsi geodeci by się musieli pocić, żeby też tak to zrobić. I teraz, jak Państwo wiedzą, po Cesarstwie Rzymskim zaczęły się wieki ciemne, no i Polska. Mosty przedsłowiańskie, Biskupin. Biskupin to jest osada niesłowiańska, jeszcze ludów przedsłowiańskich, ale tam już były wybudowane mosty drewniane o długości około 100 metrów. I Biskupin to jest 738 rok przed naszą erą. Tak się Państwo zastanawiacie, skąd znamy tak dokładną datę. A więc na podstawie słoi ściętych drzew
można określić wiek ściętego drzewa z dokładnością do jednego roku. 738, a tu zwykle zadaję pytanie i Państwo spróbujcie na nie przypomnieć sobie, a kiedy założono Rzym? To jest 758 rok przed naszą erą, czyli biskupin to jest rówieśnik starożytnego Rzymu, czyli ale w 758 to Rzym nie wyglądał, nie było Koloseum, to wyglądał podobnie, czyli to jest rówieśnik Rzymu. I teraz przeniesiemy się do Piastów, a więc okres piastowski to jest prawie ponad 400 lat i proszę popatrzeć, współczesna Polska i z Polska Mieszka I to niewiele się różni i za Kazimierza Wielkiego, jak to wyglądało. I Mieszko I na jeziorze Lednickim, jest wyspa Ostrów Lednicki i tam wybudował, byśmy powiedzieli, letnią rezydencję jak King David czy coś takiego. I do tej rezydencji jego inżynierowie wybudowali dwa mosty. Z tym, że ten dłuższy w kierunku Poznania to miał długość 450 metrów, czyli to jest takie jak most świętokrzyski w Warszawie przez Wisłę, a więc wielkie dzieło i mój kolega profesor Kola z Torunia tutaj bada te rzeczy, skąd wiemy, że tam były te mosty. Otóż zachowały się wbite w dno rzeki, w dno jeziora pale i na podstawie tych pali wiemy, że most zaczęto budować w 963 i on przetrwał do 1038, kiedy to Brzetysław I, książę czeski, już po śmierci Chorobrego najechał na Polskę, złupił i te mosty zostały spalone, ale one prawie 80 lat były w eksploatacji i tutaj Mieszko, a właściwie Bolesław Chrobry już gościł Ottona III cesarza Niemiec i zapewne palili fajkę i siedzieli na tym moście i do jeziora wpadło szereg różnych przedmiotów, a poza tym w 1938 była bitka, jak mówią Czesi, i wpadło tam wiele rzeczy, między innymi mieczy. I tutaj widzą Państwo, właśnie profesor Kola nurkuje, tak jak często na Discovery widzimy filmy o różnych odkryciach, i wydobywa, odsysa ten muł i wydobywa różne rzeczy, czyli miecze sprzed 1000 lat. I co ciekawe, w tamtym czasie za takie markowe miecze uchodziły miecze Ulfberta tutaj spod Drezna z Saksonii. To był płatnerz i byśmy powiedzieli, to co na górze Państwo widzą, to jest jego logo. Ale ci, co większość tych mieczy, a właściwie wszystkie, to podróbki. Dlaczego? No bo ci, co podrabiali i kupowali, byli analfabetami i właściwie nieudolnie podrabiali to logo mistrza z Saksonii. Także podrabianie markowych przedmiotów to nie jest wymysł chiński ani współczesny. Od zawsze markowe przedmioty były podrabiane. No i teraz za Kazimierza Wielkiego, Kazimierz Wielki podbił wschodnią Małopolskę, a właściwie tutaj okolice Lwowa i dalej na wschód i przyłączył do Polski. Między innymi przyłączył Kamieniec Podolski. Kamieniec Podolski jest w specyficznym miejscu położony, gdyż otacza go rzeka Smotrycz, która opływa go dookoła i wyrzeźbiła tam przez lata wielki wąwóz. To było fantastyczne miejsce do obrony, że w II wieku naszej ery Trajan, który toczył wojny z Dakami, dotarł do tego miejsca i tam był obóz rzymski. I tu, jak Państwo widzą, w tym przesmyku jest most kamienny. I ten most, jest hipoteza, że to jest most z czasów rzymskich. On tutaj jest w tym miejscu.
Ten most to Rzymianie wybudowali filary i na nim drewniany most. I niektórzy twierdzą, między innymi taka Ukrainka Pała Menicka i pan profesor Rymsza, że na kolumnie Trajana w Rzymie, którą tu państwo widzą, to jest ten most, to jest w kamienicy. I to jest, nie ma tam napisu, ale trzeba pamiętać, że Trajan, inżynierowie Trajana wybudowali most przez Dunaj w obecnej Rumunii, gdzie zachowały się filary tego mostu. A w Dunaju jeszcze na początku XX wieku były filary tego rzymskiego mostu, które rozebrano z uwagi na to, że przeszkadzały żegludze. I ten most to miał ponad kilometr długości przez Dunaj, największy most świata. Także wątpię, żeby Trajan na swojej kolumnie chwalił się mostem w Kamieńcu Podolskim, gdzieś tam, gdzie diabeł mówi dobranoc na skraju Cesarstwa Rzymskiego, a nie największym mostem. Także tutaj jest zapewne pokazany fragment mostu przez Dunaj, a nie most w Kamieńcu, aczkolwiek może miał taki kaprys. No, w każdym razie filary są rzymskie, natomiast za czasów rzymskich pomost był drewniany, a za Kazimierza Wielkiego tutaj źródła nie mówią jednoznacznie, czy to Kazimierz Wielki te łuki postawił, czy już wcześniej. I obecnie, to znaczy po wojnie polsko-tureckiej w 1872, jak państwo pamiętacie, Turcy zdobyli Kamieniec i ten most był uszkodzony. I ponieważ mieliśmy tanią siłę roboczą, gdyż wielu jeńców, po prostu zamurowali to wszystko i ten most, rzymskie filary są ukryte w takim sarkofagu kamiennym. Także jak Ukraina będzie bogatsza, to będzie można to odzyskać i przyjrzeć się, jak wygląda. W obecnych granicach polskich najstarszy most kamienny i w ogóle najstarszy most, jaki mamy, to jest most przez Młynówkę w Kłodzku. To jest 1390 roku. Tu zwykle studentom czy tym zadaję pytanie, a kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Otóż była bitwa pod Grunwaldem w 1410 i jak państwa zapewne uczyli, nie przynajmniej tak, że czeski rycerz Ziszka pomagał nam pod Grunwaldem, to on zasuwał przez ten most. Innej drogi nie było. A więc z tym, że Ziszka to on nie pomagał dlatego, że kochał Polaków, tylko to był najemnik, został wynajęty do pomocy. I ten most jest najstarszy w Polsce, nie wykluczony, że on jest jeszcze starszy. To trzeba by tam, on jest zrobiony na zaprawie wapiennej z dodatkiem jajek kurzych. Trzeba metodą węgla C14 wydłubać trochę tej zaprawy i spróbować ustalić, bo być może, że jest o 100 lat jeszcze starszy. Na tym moście jest szereg figur. One zostały ustawione w czasach baroku, między innymi Jan Nepomucen, Pieta i tak dalej. Jedną z tych figur Jerzy Gocen, to jest bogaty mieszczanin kłodzki. Otóż miał swarliwą żonę i kazał ją zbójcom uciszyć. Potem za grzechy żałował z inną i postawił jedną z figur. Także jak państwo widzą, historia jest bardzo skomplikowana. To popatrzmy, to jest zdjęcie mostu w Kłodzku z 8 lipca 1997 roku rano. W nocy woda była, to czas wielkiej powodzi, była jak ten jest mokry ślad na murze.
rano już była 2 metry niżej. Jak Państwo widzą, most na zaprawie z jajek kurzych wytrzymał powódź, a wiele mostów żelbetowych, stalowych, solidnych niby nie wytrzymało. Może warto wrócić do tej zaprawy z jajek kurzych. Przenosimy się do Polski Jagiellonów. Polska Jagiellonów to był olbrzymi kraj, 1 000 000 km². Granice się zmieniały i właściwie to było państwo wielonarodowe, ale ta mieszanina kultur i tak dalej stworzyła bardzo dobre podglebie do rozwoju nauki, kultury. W tych czasach działał Mikołaj Kopernik, Mikołaj Rej, Kochanowski, Mikołaj Gomułka, muzyk i inni. I Polska no, była potęgą europejską. Rozwijały się miasta. Tu widzą Państwo ryciny z Kroniki Świata Hartmana Szedla. To jest widok Krakowa, gdzie Kazimierz jest osobnym miastem. Tą odnogę Wisły, która oddzielała Kazimierz od Krakowa, zasypano pod koniec XVIII wieku. Także jej nie ma, ale tu widzimy mosty drewniane, których wiele postawiono. Drugie miasto, które w tym czasie było znane w Europie i znalazło się w tej książce, to jest Wrocław. I tu widzimy widok Wrocławia, co prawda no, można mieć wątpliwość, czy ten, kto rysował ten szkic, był we Wrocławiu, bo takich gór u nas to nie ma. Ale mosty, które namalował, to my, Kraków ma same mosty drewniane, a my już mamy kamienny tam na górze. On jest widoczny. I w źródłach znajdujemy wzmianki o wielu mostach miejskich, ale są to tylko krótkie informacje, jak na przykład ta opisująca oblężenie Trębowli przez Tatarów w roku 1515. Jan Tarnowski z Buczacza dowodził o obroną Trębowli i wszystkich żołnierzów przez most przeprowadził, o który nasi bili się z Tatarami cały dzień. Czyli z tej krótkiej informacji widzimy, że w różnych miastach nie tak dużych były mosty. I z tej informacji wynika, że to musiał być most kamienny, łukowy, a nie drewniany, bo drewniany by jedna czy druga strona podpaliła. A o ten most walczono. Niestety po prostu w naszej tradycji nie ma za dużo informacji o mostach, gdyż nasza nacja nie przywiązuje wagi do popularyzacji osiągnięć technicznych w społeczeństwie. Tak się Państwo zastanowią, to młody Niemiec wyrasta w przekonaniu, że żyje w kraju, gdzie robią najlepsze samochody na świecie, Mercedes. Myśmy wymyślili V1 i V2 i tak dalej, i tak dalej. A u nas techników w naszych mediach często przedstawiają jako nieudaczników, którym się znowu coś nie udało. No i tu jest pewien problem, ale wracamy do, nadrabiajmy to, żeby młodzież wiedziała o naszych osiągnięciach. Bardzo ważnym mostem w historii Polski jest most łyżwowy wykorzystany w czasie wojny z Zakonem Krzyżackim. I tu Państwo widzą Andrzeja Stańczyka symulację. On przeliczył, jak wypór miały mieć te łodzie i jaka mogłaby być konstrukcja. Ten most, otóż 30 listopada 1409 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się narada, gdzie Jagiełło z Witoldem ustalili, że dla potrzeb kampanii ma być zbudowany most na łodziach nigdy przedtem nie widziany. Tu oczywiście Długosz przesadził, bo nie takie mosty budowano wcześniej, ale ten most budował Dobrogosz Czarny z Odżywołu w Kozienicach, czyli dosyć daleko od przyszłego teatru działań wojennych i
głównym jak gdyby zarządcą budowy z kolei był mistrz Jarosław, tyle historia nam przekazała, tu zbieżność imion przypadkowa. I ten mistrz Jarosław wybudował 100 takich katamaranów. To niestety nie ma rysunku ani dokładnego opisu tego mostu, ale właśnie Stańczyk przeprowadził analizę i dalej z zapisu Długosza wynika, że ten most zmontowano w ciągu pół dnia. Do tego jeszcze wrócę, to dzisiejsi saperzy mieliby problem, ale żeby to zmontować pół dnia, to musiał być tak robione, czyli takich katamaranów wyprodukowano około 100 i latem 1410 roku Jagiełło z armią koronną maszerował lewym brzegiem Wisły, a most płynął i pod Czergieńskiem w pół dnia został zmontowany i armia Jagiełły znalazła się na wschodnim brzegu Wisły, gdzie już czekał Witold. Gdy mistrzowi wielkiemu doniesiono, że Polacy tuż, bo mają most na Wiśle, to ten wyśmiał tego informatora, no i dalej ucztował. No i nim krzyżacy wytrzeźwieli, to właściwie było po zawodach. Także mostowcy wygrali bitwę pod Grunwaldem. Ten most był użyty również drugi raz przy powrocie armii spod Grunwaldu. To jest, jak to mogło wyglądać, tu widzą Państwo symulację, taki katamaran, to znaczy taki most musiało obsługiwać około 200 do 300 ludzi i te katamarany połączono sznurami zapewne, każdy taki katamaran miał kotwicę i armia mogła się błyskawicznie przeprawić na drugą stronę. I odnieśliśmy sukces, tu już wracamy z łupami. Drugi most, bardzo ważny, powstał w Toruniu. A więc w Toruniu w 1500 roku Jan Olbracht wydał taki przywilej, że Toruń może zbudować most i mało tego dał część kasy. To znaczy było porozumienie, dzisiaj byśmy powiedzieli, publiczno-prywatne. To znaczy korona dała 3/4, Toruń 1/4, ten most wybudowano i po prostu pobierano myto. I dochody z mostu też były dzielone w takich samych proporcjach. I ten most jest bardzo, on przetrwał oczywiście wielokrotnie przebudowywany, gdyż był zrywany przez lodochody i tak dalej. I w pewnym momencie jakiś rajca toruński wymyślił, że zamiast odbijać podpory na rzeki, bo tutaj tą środkową podporę zabrała powódź, zróbmy takie duże przęsło. I proszę Państwa, jak Państwo się tego przyjrzą, to działa jak gerber, czyli ta kratownica jest położona na tych spornikach. A Gerber 200 lat później wymyślił most, czyli chłopy nie wiedzieli, że jeszcze Gerber tego nie wymyślił, a zrobili. I skąd my o tym wiemy? Otóż jak mówiłem, w naszym narodzie to zainteresowanie techniką jest minimalne. Natomiast kupiec gdański, który przyjeżdżał, on był dwa razy w Polsce, około 1640 roku, jechał przez Toruń i patrzy, cholera, tu jest taki wielki most. I ten szkic on zrobił, czyli 400 lat temu. I zaznaczył A, B, zmierzył krokami. I to jest 54 metry, czyli najdłuższy most o najdłuższym przęśle drewnianym w świecie ówczesnym. Był w Polsce. Myśmy się o tym dowiedzieli niedawno, gdy pamiętniki tego podróżnika zaczęto publikować. Także dzięki obcokrajowcom mamy informacje o naszym sukcesie. Tak ten most mógł wyglądać.
Przenosimy się dalej, Wrocław. We Wrocławiu, mniej więcej tam, gdzie jest most uniwersytecki, ta przeprawa właściwie istnieje od XIII wieku. Tu mamy wersję drewnianą z końca XVI wieku. Plan Wrocławia z końca XVI wieku i tutaj już jest 37 mostów. Jak Państwo widzą, katedra jest tutaj na prawo w tym rozlewisku, które większość tych odnóg Odry została zasypana i kładka w ogrodzie botanicznym to jest nad fragmentem pozostawionej no, odnogi Odry. Tu jest katedra. I jesteśmy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. My mówimy pierwszej Rzeczypospolitej, Litwini się burzą, bo to nie była Polska, tylko była Unia dwóch krajów, Polski i Litwy, czyli prawidłowa nazwa to jest Obojga Narodów. I tu jest, proszę Państwa, będziemy widzieli pewną rzecz, że przez 200 lat myśmy nie wybudowali żadnego poważnego mostu, co świadczy, że nasze elity no, niespecjalnie się spisały. Ale już z rozmachu z epoki jagiellońskiej powstał w Warszawie most przez Wisłę. Zygmunt August zadeklarował jego budowę, a Anna Jagiellonka dokończyła. Niestety tylko tyle o nim wiemy. Wiedzieliśmy niedawno, a ostatnio, to znaczy w ciągu 20 lat historycy teraz grzebią w różnych rzeczach i natrafiono na pamiętniki Guneberg. To był Guneberga, to był kupiec, właściwie zakonnik, cholera wie kim on był, ale on podróżował wiele po Polsce i kilka razy przez ten most przejeżdżał i opisał swoje wrażenia. Napisał taką rzecz, że on o tym moście nie będzie szczegółowo mówił, bo tu rozpowszechniają taką broszurę, że każdy wie, jak on wygląda. No, niestety żadnej z tych broszur nie znaleziono. I to, co Państwu pokażę, to jest też spekulacja na podstawie tej ryciny z Brauna i Honeberga. I to był most porównywalny z tym mostem w Toruniu. Tutaj z młodym człowiekiem zrobiliśmy analizę statyczną, jak ten most mógł być zbudowany. I to mogło być coś takiego. 15 przęseł. Tu rozpiętości są różne spekulacje. Zakładamy, że 30 metrów, to jest dużo. I to było wielkie dzieło inżynierskie. Po prostu pale wbijano z barek, a konstrukcję montowano podpływając statkami. Budowa trwała dosyć długo, tego w Toruniu 3 lata, tu podobnie. I powstało wielkie dzieło inżynierskie. O, i tutaj widzimy, warszawiacy podobno bardzo lubili spacerować po tym moście i tu widzimy, warszawianka wybrała się na spacer. O tym moście napisał fraszkę, a nawet dwie, Jan Kochanowski. I tutaj pisze, że już można ten most Wisłę przekroczyć suchą nogą. Druga fraszka jest, no studentom jej nie pokazuję, bo ona dotyczy tego, że właściwie można było przepić ostatni grosz, bo nie trzeba było płacić za prom i można było wrócić do domu. Także mistrz Jan troszkę się zachowywał luźnie. I teraz chcę Państwu powiedzieć o pewnym człowieku, o którym no niewiele
no, w historii się mówi, Krzysztof Arciszewski. Jest to pierwszy generał natowski, byśmy powiedzieli. On po prostu za zabójstwo sąsiada był skazany na banicję, wyjechał do Holandii, tam skończył w Lejdzie szkołę inżynierii wojskowej i brał udział w podboju Ameryki Południowej. W flocie służył holenderskiej, dosłużył się tam admirała i w 1946 roku Władysław IV zaprosił go z powrotem do Polski i objął on stanowisko generała artylerii i brał udział w kampanii przeciwko Chmielnickiemu, w tym odsieczy z Baraża. I co ciekawe, on miał szerokie horyzonty i zlecił na potrzeby armii budowę przewoźnego mostu łyżwowego Izakowi Jonsenowi Szwanowi z Gdańska. Most składał się ze 130 łodzi, 130 dwukołowych wozów, stosownej liczby elementów pomostu, czyli takich blatów, 130 kotwic i ponad 1 kilometr lin. I most był wykonany w latach 1647-48 i był składowany w Warszawie. Niestety w czasie potopu przechwycili go Szwedzi i używali przeciwko nam. Arciszewski zmarł na początku, a więc był to generał, który no, myślał do przodu, że tak powiem. I właściwie na początku mamy most Anny Jagiellonki, a na końcu, już pod koniec Rzeczypospolitej, most łyżwowy Ponińskiego. Poniński wymógł, zaproponował królowi Stanisławowi Augustowi, że zbuduje most i będzie pomierał przez 10 lat myto. I tak też się stało, z tym, że w czasie Konstytucji 3 maja Poniński przeszedł na stronę rosyjską, był skazany do tego, ale jak Targowica wygrała, to mu darowali. Także ten most istniał oczywiście po wielu naprawach i przebudowach, aż do budowy mostu Kerbedzia w Warszawie. Czyli 200 lat i pokazałem Państwu oprócz Arciszewskiego tylko dwa mosty. To świadczy o tym, że nasze elity nie zauważyły, bo z czego się czerpał dobrobyt Polski w XV i XVI wieku? Z eksportu drewna i zboża. Czyli Anglicy z naszych dębów wybudowali okręty i już 100 lat później nie potrzebowali naszego zboża. I naraz Polska zaczęła ubożeć, bo po prostu nic innego nie mieliśmy do oferowania. Państwa uczą w szkole, że ta wstrętna Rosja, czy uczyli Prusy i Austria, rozdarły Polskę. I to jest prawda oczywiście, ale popatrzmy na tą tabelkę. Ona pokazuje więcej niż grube książki historii. Otóż Polska pod koniec 1780 roku produkowała 6,5 tysiąca ton surówki. Anglia 80 tysięcy ton, Francja 70, Rosja 130 tysięcy ton, Prusy takie małe 15 tysięcy ton. A więc myśmy mieli stali na sierpy i kosy, na armaty, karabiny nie starczało. Po prostu nasze elity były niezmiernie krótkowzroczne. Nie zauważyli, że świat się zmieniał. Oczywiście w warstwie rządzącej było wszystko jedno, czy chłop orzekł sochą drewnianą, czy stalową. No, ale efekt był taki, myśmy nie mieli żadnych szans na utrzymanie niepodległości. I teraz powstania styczniowe, listopadowe, warszawskie, jeżeli nie masz zaplecza, gdzie możesz wyprodukować karabiny i armaty, no to takie powstania są skazane na niepowodzenie. Proszę Państwa, pierwszy rozbiór to jest 1772 i już
1773 Austriacy do swojej prowincji, do Galicji, przysłali Johannesa Grossa, którego zadaniem było uporządkowanie komunikacji. I Gross przez 40 lat wybudował w Galicji wiele mostów i dróg. I tu między innymi most drewniany o przęźle 57 metrów. On jest obity, tak jak stodoła, deskami i dachem, i on przetrwał aż do roku 1914, gdzie Austriacy notabene go spalili w czasie I wojny światowej. A więc taka jest różnica cywilizacyjna między Polską a naszymi sąsiadami. Tu może żelazo w mostownictwie, tutaj tylko powiem, że żelazo czyste jest miękkim metalem i ma wysoką temperaturę topnienia. I zastosowanie żelaza w mostach najpierw zaczęło się od żeliwa, gdyż żeliwo z dodatkiem węgla ma niższą temperaturę topnienia rzędu 1000 stopni i już węglem drzewnym można było roztopić żelazo z dużą dodatkiem węgla, ale wtedy to jest kruche i dopiero rozwój hutnictwa w połowie XIX wieku pozwolił na produkcję stali i na przemysłową skalę. I tu widzą Państwo pierwszy most żelazny w Anglii, Coalbrookdale 1779. To jest żeliwa, a po prawej stronie widzą Państwo most Brytania w Anglii. Nawiasem mówiąc, on się spalił w latach 70. i obecnie mają tylko taki wycinek jako pamiątkę. Ale to są pierwsze mosty żelazne. Owoce rewolucji przemysłowej. Tak nawiasem mówiąc, Abraham Derby III, który wybudował ten most żeliwny, on oferował miastu, że to będzie taniej niż z kamienia i drewna. Niestety się przeliczył, było 3 razy drożej i zbankrutował. Ale dzięki temu ten most przetrwał do dzisiaj, bo gdyby huta się zarobiła na tym pieniądze i dalej rozwijała, to ten most okazałby się bardzo szybko za słaby i trzeba byłoby go wymienić. A tak jak zbankrutował, to został i istnieje do dzisiaj. Tam byliśmy w Anglii, a pierwszy most żelazny na kontynencie europejskim to jest Strzegom nad Strzegomką, wykonany w Ozimku, John Beldon, czyli szkocki hutnik sprowadzony do Małej Panwi, i ten most został wybudowany w 1796 roku. On istniał do II wojny światowej, kiedy został zniszczony niewyjaśnionych okolicznościach. Z panem doktorem Rabiego myśmy w 200-lecie, czyli w 1996, nurkowali w Strzegomce i wydobyliśmy fragmenty tego mostu za drobną opłatą. Można je oglądać w Zakładzie Mostów Politechniki Wrocławskiej. Z tym, że mostu nad Strzegomką już nie ma, natomiast istnieje most w Łopatówku. Historia tego mostu jest koło Kalisza. Jest bardzo interesująca, gdyż tutaj muszę 2 słowa poświęcić generałowi Zajączkowi, bohater powstań kościuszkowskich, potem z Napoleonem, i Napoleon za zasługi wojenne zabrał kościołowi dobra pod Kaliszem w Łopatówku i podarował Zajączkowi. Z tym, że Zajączek był nie w ciemnie bity i gdy się zorientował, że sprawa Napoleona nie wygląda dobrze, to przeszedł na stronę Kutuzowa. Tu dla młodych przypomnę, że to był marszałek dowodzący armią rosyjską i Kutuzow mu te dobra zostawił. Mało tego, Zajączek został namiestnikiem Królestwa Polskiego i pałac namiestnikowski w Warszawie, gdzie urzęduje nasz prezydent, to architekt Anger na zlecenie Zajączka wybudował. Z tym, że Zajączek dobrze się gospodarował, bo zostały mu pieniądze i sobie wybudował w Łopatówku własny pałac.
Mało tego, skumał się z takim fabrykantem sukna z Saksonii i wybudowali w Opatówku fabrykę sukna, a tenżeż fabrykant, żeby się odwdzięczyć, w parku kazali wykopać sztuczną fosę i wybudowali tą kładkę, po której się przechadzała słynąca z urody generałowa Zajączkowa. I tak się szczęśliwie złożyło, no szczęśliwie dla mostu, bo dla pałacu nie, pałac spłonął, a most został i jest obecnie uważany za najstarszy most żelazny w Polsce. Jest tam tablica odremontowana, tak nawiasem mówiąc, ta poręcz nie jest oryginalna, gdyż w czasie socjalizmu gdzieś tam została, zapodziała się i taka była zwykła z rurek, ale oczywiście istniały fotografie rodzinne, wielu opatowian się fotografowało na tym moście i została odtworzona nie tak dawno. Drugi most z Łozinku to jest wiszący most z 1827. Tu już są pewne elementy stalowe. Proszę popatrzeć na ten rysunek. To Schinger, znany architekt niemiecki, narysował ten rysunek. Dzisiaj na komputerze nie wiem, czy taki ładny byśmy potrafili zrobić. No i właściwie pierwszym inżynierem polskim, takim z prawdziwego zdarzenia, to jest Felix Panzer. Nie może, nie będę szczegółowo omawiał jego życiorysu, ale to był wizjoner. On po prostu zaprojektował taki most drewniany o przęśle 78 metrów, znowu rekord świata, o którym w tamtych czasach, łukowy, na drodze Warszawa-Lublin, czyli przez Wieprz pod Kośminem, i to znowu była prywatna inicjatywa. Właściciel Kośmina wyłożył pieniądze i pobierał myto. No niestety właściciel zmarł, a syn miał inne priorytety i nie łożył na utrzymanie, i ten most po kilkunastu latach no, przestał się nadawać do użytku. Niemniej jako dzieło inżynierskie to jest wielka sprawa. Tak ten most mógł wyglądać. Trzy łuki, pomost drewniany. Najsłynniejszym dziełem Panzera był wiadukt Panzera w Warszawie, czyli zjazd do Wisły, do mostu Panińskiego, a potem do mostu Kerbedzia. Także ten wiadukt został zniszczony w czasie powstania i nie został odbudowany. Natomiast Panzer miał wizję mostu przez Wisłę, 576 metrów, most stalowy, właściwie, przepraszam, żeliwny. Łuk jest ściskany, także żeliwo tu się nadawało, pomost drewniany, 576. Do dzisiaj takiego mostu nie zbudowano. To w Emiratach jest planowany most o większym przęśle, ale nawet emirom brakuje pieniędzy na taki obiekt. No i proszę Państwa, do mniej więcej połowy XIX wieku mosty powstawały w miastach i były stosunkowo mało liczne. Natomiast budowa linii kolejowych wymusiła, kolej, jak wiemy, nie może jeździć góra-dół, tylko spadki są limitowane. W związku z tym naraz potrzeba było dużej liczby obiektów zdolnych przenosić duże obciążenia. I nastąpiła rozwój budownictwa mostowego, rozwój teorii kratownic. Wszyscy pamiętamy metodę, różne metody obliczeń kratownic. One powstały z potrzeby budowy wielkich mostów kolejowych. I tu widzimy most w Bolesławcu, 400 metrów długi. Bardzo, bardzo piękny most z kamienia, i tenżeż most wybudowano w dwa lata, 1844-46.
podobny most budujemy teraz przez Odrę we Wrocławiu i to też 2 lata będzie budowany. A więc gdzie jest postęp techniczny? Otóż ten most budowało 4000 ludzi. Oni te kamienie wnieśli po rusztowaniach na plecach. A dzisiaj podobny most w podobnym czasie buduje 200 osób. Średnia zatrudnienia to jest taka. I tu Państwo zobaczą drugi most z tej samej epoki, czyli w Zgorzelcu przez Nysę Łużycką. I tu właśnie widzimy te rusztowania, olbrzymie las rusztowań i tam po drabinach ludzie te kamienie wnosili na plecach. Żadnego żurawia tu Państwo nie widzą. I to jest most w Zgorzelcu przez Wisłę, przez Nysę Łużycką. To jest moim zdaniem najwyższy most w Polsce, gdyż od niwelety toru do wody, to oczywiście musimy się umówić, o jaką wodę chodzi normalnej, no to jest około 40 metrów, czyli on jest wyższy niż most w Stańczykach reklamowany jako, czy wiadukt w Stańczykach jako najwyższy most w Polsce. No i jesteśmy w roku 1857, Tczew, i tu powstaje po moście Brytania w Anglii, który był 1850, najdłuższy most na kontynencie europejskim przez Wisłę w Tczewie, kratownica wielokrotna. Tam most Brytania to była skrzynka, wewnątrz skrzynki jeździły pociągi. Tu jest przekrój kratownicowy, oczywiście o silnym stężeniu górnym. Można uznać, że skrzynka, ale o środnikach siatkowych. To jest Karl Lenze był tutaj głównym dyrektorem, a obliczenia wykonywał Szwajcar Schnitz. I oni wznieśli jeden z ciekawszych mostów w Europie w tym czasie. Tak on wyglądał. To jest, zostały z tego mostu 3 przęsła. I jest dyskusja, co z tym zrobić. Te 3 przęsła zostały odremontowane, a na dalsze nie ma pieniędzy obecnie. I rzecz polega na tym, że tu trwają dyskusje, jak to ma wyglądać. Czy odtworzyć to, co było, czy zrobić nową konstrukcję. Jestem za tym, że jeżeli to była nowatorska konstrukcja 150 lat temu, to resztę zróbmy nowatorską, współczesną, a nie starajmy się odtworzyć to, co było, bo moim zdaniem to nie ma większego sensu. A więc zobaczymy, jaka decyzja będzie. Tak nawiasem mówiąc, w Niemczech profesor, Boże drogi, zaraz sobie przypomnę, jak ma na nazwisko, się z nim zwykle spotykam raz do roku w Dreźnie na Brückenbau Symposium i on mnie pyta, co robimy z mostem w Czewie. No mówię, no zaraz, to wasz człowiek ten most wybudował, to musicie dać pieniądze. No i się nazbierało na rekonstrukcję starej części, na nową. Tu myśmy zresztą wysadzili tą część. Chwilowo nie ma pieniędzy. No i w 1864 otwarto most Kerbedzia. I tu widzimy Kerbedź w mundurze generała inżynierii carskiego generała, a na rycinie obok otwarcie mostu Białowieszczańskiego w Petersburgu w 1850. Otóż to było wielkie dzieło inżynierskie Kerbedzia. I anegdota mówi, że car przybył na otwarcie i przywitał się z Kerbedziem, no i przespacerowali się przez most. Na drugim przyczółku car Kerbedź był pułkownikiem, pogratulował awansu na brygadiera. No, gdy wrócili z powrotem, to car
się lepiej przyjrzał mostowi i pogratulował jeszcze raz Kerbedziowi awansu na generała. Także często się oburzamy na szybkie awanse obecnie niektórych ludzi. Kerbedź w 20 minut przeskoczył przynajmniej 3 stopnie wojskowe. No, z tym, że Kerbedź znał się na robocie, byśmy powiedzieli. I tu taka ciekawostka. Most Kerbedzia był wykonywany metodą nasuwania. Pierwsze nasuwanie mostu stalowego to jest w Szwajcarii. Most ten szwajcarski zaprojektował Polak Błotnicki, z tym, że no on technologii nie opracowywał, bo francuska firma to wykonywała i tam niejaki Eugeniusz Mathieu, a więc zapewne dziadek Mireille Mathieu to wymyślił nasuwanie. 1862. To Państwo widzą zdjęcia z budowy mostu Kerbedzia. W 1963 most Kerbedzia nasuwano w Warszawie. Most Kerbedzia składał się z sekcji dwuprzęsłowych po 77 metrów i tak po zmontowaniu sekcji na praskim brzegu przesuwano ją do przodu. To robiło 132 robotników przy pomocy pras i kołowrotów i nasuwali w tempie 5 metrów na godzinę. Dzisiaj nasuwamy tak samo. I tu widzą Państwo most Kerbedzia przed I wojną światową. Moda, ci w białych kurtkach to carscy żołnierze. Tu taka uwaga, 1864, trwa powstanie styczniowe, a w Warszawie spokojnie Rosjanie kończą most. Powstanie styczniowe nie miało żadnych szans, bo powstańcy nie mieli zaplecza, to o czym mówiłem. Nie mieli materiałów wybuchowych, żeby burzyć mosty kolejowe, bo już kolej istniała w tym czasie. A więc widzą Państwo, że powstanie styczniowe Rosji specjalnie nie przeszkadzało i życie gospodarcze kwitło dalej, a ci, co chcieli walczyć, to biegali tam po lasach. Przepraszam, że tak mówię, ale no, trzeba, żebyśmy na pewne rzeczy młodzieży mówili prawdę, że bez porywania się na mocarstwo, które ma przemysł, ma zaplecze i tak dalej z pistolecikami, nie może przynieść sukcesu. I w Galicji powstała szkoła budowy mostów drewnianych i Biańskiego. To ten świat w ogóle zginął. Kratownice drewniane. Jak jesteśmy w Galicji, proszę Państwa, to trzeba wspomnieć o Zaleszczykach. Zaleszczyki są tutaj na samym południu najniżej. Dniestr tam był, to znaczy teraz jesteśmy jeszcze w czasach rozbiorów i tam powstały na Dniestrze dwa wielkie mosty. W okresie międzywojennym to był wielki kurort, tu nasze prababcie spacerują po plaży w Zaleszczykach, podobno tam była pierwsza w Polsce plaża nudystów nad Dniestrem, gdyż nasz brzeg był skierowany na południe do słońca i tam było centrum, była słynna szkoła ogrodnicza, gdzie kształcono ludzi w zakresie ogrodnictwa i winiarstwa i tam jesienią o tej porze to smażono konfitury z moreli, brzoskwiń, fantastyczny zapach. Ci, co tam wyemigrowali, to całe życie pamiętali ten zapach moreli. I tam były dwa mosty, właśnie drogowy i kolejowy. Oba w czasie wojny uszkodzone. Drogowy, czyli ten tutaj na lewym zdjęciu na dole, był odbudowany w 1938 roku i Polskie Radio przeprowadziło transmisję z otwarcia tego mostu, a tu widzimy kolejowy. Te mosty były bardzo wysoko nad wodą ustawione. I
Jeszcze wrócę do Zaleszczyk. Otóż w 1939 roku to rząd i prezydent nie ewakuowali się przez Zaleszczyki, ale przez Kuty. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast tutaj Wańkowicz był w Zaleszczykach i on już 24 września przepłynął Dniestr, bo mosty już zajęli bolszewicy. Proszę Państwa, to jest Panteon w Rzymie. Kopuła Panteonu, 63 metry, to jest pierwszy wiek naszej ery. Rekord kopuły to jest betonowe. To jest po prostu 1850 lat później we Wrocławiu ten rekord został pobity. Tu widzą Państwo, jak wymyślano od nowa cement, bo produkcję cementu w średniowieczu no, zapomniano, jak się buduje, jak się produkuje cement. I warto podkreślić, że pierwszą fabrykę cementu portlandzkiego w Polsce uruchomił Jan Ciechanowski w roku 1857. I to była pierwsza fabryka w ogóle w Imperium Rosyjskim. Także żelbet wymyślił Joseph Monnier. To jest 1870. Trzecim właściwie złożył patent, a w piątym pierwszy most żelbetowy. Natomiast rozpowszechnił żelbet Hennebik. I to Hennebik, czy był Francuzem, czy Belgiem, to się kłócą między sobą. Natomiast ojcem z polskiego żelbetu to był profesor Tullier z Politechniki Lwowskiej, który pierwsze laboratorium budowlane to powstało na Politechnice Lwowskiej w 1902 i Tullier w współpracy z Hennebikiem, właściwie z jego firmą, wybudował pierwszą żelbetową konstrukcję w Polsce. Tutaj się Krakowianie unoszą, że wcześniej była w Krakowie. Może prawda, ale ta w Lwowie zachowała się do dzisiaj. Można na nią wejść i popatrzeć. To jest, dzisiaj jest tam parking, a kiedyś tam był no, taki park przy machu głównym Politechniki Lwowskiej. I powstała wtedy w 1902 roku firma Sosnowski i Zachariewicz, która wybudowała w Galicji do wybuchu I wojny światowej, a więc przez 12 lat 280 mostów żelbetowych. No z tym, że większość to była taka zapewne nieprzekraczająca 5 metrów. Ale tu najdłuższy most to był na Wisłoce pod Przeszycą. To proszę popatrzeć, jak tam wtedy pisano o mostowcach. Wspaniały most żelazo-betonowy na Wisłoce pod Przeczycą, zbudowany przez Radę Powiatową kosztem i tak dalej. Most ten zbudowany przez firmę inżynierów, architektów Sosnowski Zachariewicz we Lwowie, będący prawdziwym cackiem architektonicznym, rzuconym śmiałą ręką twórców i tak dalej. Jak mówię dzisiaj, to o nas zwykle piszą jako tych nieudaczników, że znowu im się coś nie udało. No i tutaj dwa słowa poświęcę linii kolejowej od Stanisławowa do Woronienki. To było Cesarstwo Austro-Węgierskie, czyli Węgry tu już dalej były. I tą linię budował znowu człowiek, o którym Państwo zapewne pierwszy raz usłyszycie. A więc tam powstały wielkie mosty kolejowe, między innymi most nad Prutem. To był drugi co do wielkości most łukowy kamienny na świecie w 1895 roku. Ten most został wysadzony w czasie I wojny światowej. Tutaj widzimy zdjęcia z odbudowy. To na górze to jest wojskowa kratownica austriacka, taki most składany i most po odbudowie. Niestety
po raz drugi wysadzony w czasie II wojny światowej. W tym miejscu obecnie jest banalny most blachownicowy. Tu widzimy Worochcie. Worochta to było przed wojną równoważne z Zakopanem w górach. Ten most no, jest mi bliski, bo tu moja teściowa biegała jako dziecko po tym moście i dostała lanie, że ją pociąg przejedzie, a Warszawka przyjeżdżała tam z słynnymi lukstorpedami. No, w Polsce powstała taka legenda na temat kolei przedwojennych, z góry nieprawdziwa. Lukstorpedy to były motorowe wagony właściwie, które mieściły po około 50 osób i tylko bardzo bogaci mogli z tą lukstorpedą sobie przyjechać do Worochty czy Zakopanego. Ta akurat, jak Państwo widzą, stoi w Zakopanem. I też legenda, że koleje przedwojenne były bardzo punktualne i tak dalej, jest kompletną bzdurą, wręcz przeciwnie, spóźniały się, gdyż stan torów po I wojnie światowej był fatalny i myśmy się cały czas borykali z no, poprawą stanu kolei. Tu widzą Państwo bardzo piękny most w Ścinawie przez Odrę w 1903 roku. Obecnie remontowany w sensie takim, że on miał jeszcze pomost drewniany, potem profesor Danielski takie płyty żelbetowe, ale nie zespolone. W tej chwili założono tam płytę zespoloną, z tym, że to jest bardzo piękny most, ale nieperspektywiczny, bo już na 110 lat, no i ile jeszcze pociągnie, to jest następny problem. I jeszcze jesteśmy przy Żelbecie, Lutosławski, most Lutosławskiego w Lublinie. Lutosławski na licencji Hennebika wybudował dwa mosty w Lublinie, ten właśnie jest pięknie odnowiony. Następnie most nad Niemnem w Grodnie. To już tutaj się pojawia firma Rudzki i spółka, która ten most budowała, a proszę popatrzeć, że ten most jest bardzo elegancki, no wysadzony w czasie I wojny światowej. Tu już się zbliżamy do czasów, kiedy no, z mosty były dosyć szybko po wybudowaniu niszczone. Ale wracamy, bo teraz kilka słów poświęcimy budowie linii transsyberyjskiej w Rosji. Dlaczego? Dlatego, że to była kuźnia polskich kadr. Myśmy po zaborcach odziedziczyli kadrę doskonałych inżynierów, bo jak ktoś budował linię na Amurze, mosty na Amurze, Irtyszu, Obie i tak dalej, to dawał sobie radę z każdą robotą. I tu widzimy pocztówkę z budowy linii transsyberyjskiej, a bilet Juliana Geodena Kosowskiego. To jest dziadek Pawła Szarejki, który budował linię transsyberyjską. I to jest carski bilet. Mam też bolszewicki, oczywiście nie oryginał, a kopię. I jedną z najważniejszych budowli, to wymaga jak gdyby oddzielnego referatu, gdyż Polacy stanowili 20% kadry inżynierskiej. Nie mówię o zesłańcach, aczkolwiek zesłanie za cara i za Stalina to są dwie różne rzeczy. Most na Amurze w Chabarowsku, on zamknął linię transsyberyjską, był zbudowany przez polską firmę Rudzki i spółka, która miała wytwórnię w Mińsku Mazowieckim, czyli te kratownice, a było ich 18 po 127 metrów, przewiezione pociągiem do Odessy, tam na statek przez Ocean Indyjski do Władywostoku albo do ujścia Amuru i tam barką jeszcze 2000 kilometrów w górę Amuru. I to bez komórek, bez telefonów dało się zrobić. Także ten most istniał do 1999 roku, został zastąpiony nowym dwupoziomowym, na dole dwa tory kolei, na górze droga, gdyż to był most jednotorowy.
I tu widzą Państwo budowniczych mostu w Chabarowsku. To jest Płaczkowski, inżynier, a to zapewne Hieropolitański. Hieropolitański rozpoczął budowę i on po prostu spadł z rusztowania, złamał kręgosłup i wrócił do Polski, a Płaczkowski dokończył tą sprawę. Także muszę tutaj się z policją skontaktować. Oni mają program rozpoznawania twarzy. Są zdjęcia takie portretowe większości tych inżynierów. Także w tych kapuzach to trudno rozpoznać. Także myślę, że policja mi pomoże zidentyfikować z tego zdjęcia bohaterów budowy. Ale proszę sobie wyobrazić, że mamy zbudować ponad 100 lat temu most w Chabarowsku. No i czyli z Warszawy jedzie grupa inżynierów, kilkunastu majstrów, a potrzeba 5000 ludzi. Czyli z tych miejscowych trzeba zwerbować do pracy ludzi i z cieślami nie ma problemu, bo każdy mężczyzna wtedy umiał siekierą obracać, natomiast kesoniarze, jak budować podpory, czyli tych ludzi trzeba było przeszkolić do pracy w kesonie. Niciarzy, jak nitować, bo te konstrukcje, te kratownice w częściach były wykonane w elementach w Mińsku Mazowieckim i tam trzeba było je według szablonu poskładać, znitować miliony nitów. Czyli tam trzeba było zatrudnić 5000 ludzi. Czyli ten kierownik budowy to musiał zorganizować, że ci ludzie będą mieszkać, zbudować baraki, dalej przeszkolić ich. No i w Chabarowsku nie było banku, czyli przywieźć skrzynię ze srebrnymi rublami na wypłatę. To była niesamowita sprawa organizacyjnie i ci ludzie dali radę. Tak nawiasem mówiąc, most w Chabarowsku, mimo że dwa przęsła ostatnie zostały zatopione przez niemiecki krążownik, zatopił rosyjski statek, który wiózł te przęsła na Oceanie Indyjskim. W związku z tym firma Rudzki zamówiła te przęsła w Kanadzie, one przypłynęły i ten most został otwarty w październiku 1916 roku. W Europie trwała pierwsza wojna światowa, a tam kończono linię transsyberyjską. Także to są niesamowite historie. Tak nawiasem mówiąc, most na BAM to było w czasach 30 lat temu, gdy budowano BAM, czyli północną odnogę linii transsyberyjskiej i znowu most na Amurze, to za czasów Breżniewa. Ten most budowano 6 lat. To nawet rosyjscy profesorowie się śmieją, że Rudzki zrobił to w 3,5 roku mimo pierwszej wojny światowej i zatopienia dwóch przęseł, a znakomity ustrój radziecki nie mógł sobie poradzić przez 6 lat z taką przeprawą. Nawiasem mówiąc o Hieropolitańskim, to Maja Wolny napisała książkę Powrót z Północy. To właśnie on jest bohaterem tej książki. No, myślę, że tutaj mogę zdradzić przynajmniej część, przynajmniej w tej książce to Hieropolitański jedzie na ten kontrakt z żoną i z kochanką. Także to car zapewniał komfortowe warunki. Most Grunwaldzki. Most Grunwaldzki to znany nam tutaj w Wrocławiach. No, w 1905 był konkurs, wybrano 6 prac, miasto zapłaciło godnie za te projekty i już wrocławscy inżynierowie to wykonali projekt wykonawczy. Sylwetka mostu i miasto się zmienia. Od razu sobie powiedzmy, że to nie był jakiś wybitny projekt, to było raczej zamknięcie pewnej epoki, gdyż mosty wiszące o takich sztywnych łańcuchach, właściwie to chyba był ostatni większy most w tej technologii
na świecie. Nie jest, nie był, nie był to jak gdyby szczyt techniki. Dlaczego wybrano ten most? To z względu na monumentalną formę. Tak mi się wydaje. W tym czasie to już rekord świata był 5 razy, miał większe przęsło. To Modrzejewskiego most w Detroit miał 500, prawie 600 metrów rozpiętości. Most Poniatowskiego w Warszawie. To jest znowu niesamowita historia. Proszę Państwa, firma Warszawa domagała się kolejnego mostu przez Wisłę, bo most Kerpecia już nie wystarczał i po prostu urzędnicy carscy zgodzili się na budowę kolejnego mostu w Warszawie. No i po prostu przygotowano projekt jak gdyby koncepcyjny tego mostu, no i zwrócono się do Rudzkiego, żeby wycenił, ile to by kosztowało. Firma Rudzki złożyła ofertę, że zrobi ten most za pewną kwotę pieniędzy i po urzędnicy carscy mówią, no nie, musimy mieć drugą ofertę i to zwrócono się do firmy francuskiej Batibol o po prostu złożenie oferty. No i okazało się, że francuska, z tym, że to było, byśmy powiedzieli, dzisiaj rozpoznanie cenowe, no to ogłoszono przetarg i się okazało, że jednak Rudzki jest tańszy i to znaczy te oferty były wyższe od tych pierwotnych, ale Rudzki był tańszy. No i urzędnicy carscy otoczyli biuro Rudzkiego i tam znaleziono fakturę dla Batignolla na 70 tysięcy rubli w złocie. No i za co? No, za konsultację, jak zrobić taniej. No, dalej była taka afera, że okazało się, że namiestnik królestwa rosyjski generał Skałon przyjął od Rudzkiego 100 tysięcy rubli w złocie, następną łapówkę. No i to Marszewski, urzędnik magistratu, jak gdyby przekazywał te pieniądze, został aresztowany i wsadzony do więzienia. Rudzki po prostu dał jak gdyby gwarancje finansowe Marszewskiego, wypuszczono i doprowadzono budowę do końca. W czasie już niepodległej Polski, no most wysadzono w czasie I wojny światowej, także Rudzki odbudowywał go w okresie międzywojennym, a Marszewski zmarł w czasie I wojny światowej, ale rodzina po wojnie wytoczyła proces, że był niesłusznie skazany. No i sąd się przychylił do tego, że skorumpować carskiego urzędnika za carskie zresztą pieniądze, to był czyn patriotyczny. Także jak Państwo widzą, historia mostów ma bardzo ciekawe wątki. To jest właśnie most Poniatowskiego, z tym, że bardzo ważna jest ta estakada, 700 metrów żelbetowych łuków i to jest w tamtym czasie to był jeden z najdłuższych obiektów żelbetowych na świecie. A to zdjęcie z okresu przedwojennego, most księcia Józefa, a tutaj ludzie wydobywają piasek z Wisły na lodzie. Także jak Państwo widzą, takich zdjęć już dzisiaj nie zrobimy. I most był wysadzony po raz drugi w czasie II wojny światowej, odbudowany przez Hempla, tego wrocławianie wiedzą od Iglicy Wrocławskiej, już nie jako łuki, jak Państwo widzą, nie są kratownicowe, a blachownicowe. No i tym sposobem znaleźliśmy się w II Rzeczypospolitej. Odziedziczyliśmy kraj, to znaczy odziedziczyliśmy, wywalczyliśmy kraj i po prostu znaleźliśmy się w sytuacji, że trzeba było scalić te
części pozaborowe. Nie było stali, nie było po prostu materiałów budowlanych, natomiast było drewno i wielkie mosty zaraz po I wojnie światowej budowano z drewna. Tu mamy most na Bugu w Sławatyczach. To jest 666 metrów. Cieśli mieliśmy wspaniałych, jak Państwo widzą. Ten most został spalony w czasie II wojny światowej. Obecnie w tym miejscu nie ma mostu. Mimo że kraj się jak gdyby odbudowywał i z trudem dźwigał, bo był kryzys światowy, jak Państwo pamiętają, to jednak w Polsce powstał pierwszy most spawany drogowy na świecie i to jest most na Słudwi pod Łowiczem. Według projektu profesora, Boże drogi, już mnie pamięć zaczyna siadać. Obecnie ten most jest wyłączony z ruchu i jest eksponowany jako zabytek techniki mostowej. To jest, świat o tym pamięta, bo na 80-lecie Japse to wyszła taka książka 80 lat Japse i tam są najwybitniejsi inżynierowie. To jest oczywiście profesor Bryła i jego most pokazany. Także jeżeli coś zrobimy naprawdę wybitnego, to nie jest tak, że świat to stara się zamieść pod dywan. Świat to będzie pamiętał. Most w Czeremoszu, w Kutach, most w Czeremoszu, tu pisze, a to być na Czeremoszu, czy nad Czeremoszem w Kutach. Jest to most drewniany, kolejowo-drogowy, zbudowany w 1934 roku, nie, nawet w 30. I po prostu ten most jest ważny w naszej historii, gdyż na tym moście umierała II Rzeczypospolita. To tędy wywieziono skarbiec wawelski, tędy wywieziono rezerwy złota, tędy ewakuował się rząd, tędy przejechał generał Sikorski i prezydent RP i tędy uciekł wódz naczelny Rydz Śmigły. I tutaj zginął też Dołęga Mostowicz, autor Nikodema Dyzmy. Tak nawiasem mówiąc, jego śmierć jest nie do końca wyjaśniona, jak to było i to już chyba po tylu latach nie da się tego wyjaśnić. Prawdopodobnie było tak, że on był takim playboyem, przejechał bardzo bogatym samochodem do Rumunii, co Rumunii mu natychmiast zarekwirowali. I niemniej tam zobaczył grupy żołnierzy stojących głodnych, siedzących na polu polskich, czyli dorwał samochód ciężarowy i przejechał do Polski po chleb. No ale już wkraczali do Kut Rosjanie i ostrzelali ten samochód i tak zginął. To jest jedna z wersji. I czyli ten most, jak Państwo widzą, był drewnianym mostem kolejowym, barierę miał tylko z jednej strony, a pokład był pokryty deskami, że można było przejeżdżać również samochodem. Most w Puławach, stalowy most. I tu już wkraczamy w taką tą, że właściwie odbudowaliśmy po pierwszej wojnie mosty na Wiśle, które przetrwały tylko do II wojny światowej i myśmy we wrześniu 1939 to myśmy wysadzali nasze mosty, ale jako nasze to tak delikatnie, jedno przęsło od strony Puław, a tu już Wehrmacht błyskawicznie odbudowuje i za chwilę maszerują. Także w 1945 czy 1944 roku Niemcy wysadzali po niemiecku porządnie i mieliśmy wielkie kłopoty, żeby ten most podnieść i dalej eksploatować. Tu widzą Państwo, trzeba mieć wielki szacunek dla tych inżynierów, którzy po pierwszej wojnie, po II wojnie światowej przy pomocy prostych narzędzi podnosili te przęsła, wymieniali uszkodzone elementy i po tym moście jeździmy do dzisiaj.
tu jest most, największy most łukowy przez Sołę na drodze Tresna-Czernichów, 76 metrów często, zniszczony w czasie II wojny światowej, nieodbudowany. Profesor Burzyński był tutaj głównym maherem, czy most w Płocku. Most w Płocku został uznany przez Sejm II RP za po Gdyni i Copie jako trzecie największe osiągnięcie Polski przed wojną. To jest most drogowo-kolejowy od Niwelety do Wody, to jest 30 metrów. Ta Kratownica ma 19 metrów wysokości, nitowana. Tu proszę popatrzeć, no szczególnie młodzi, że ile to trzeba było się napracować, żeby te miliony nitów włożyć w nas, we właściwe miejsca. Most oddany 20 grudnia 1938 roku, wysadzony 9 września 1939 roku, a więc właściwie 9 miesięcy tylko w eksploatacji, most kazał wysadzić pułkownik Anders, późniejszy bohater spod Monte Cassino. No i tu proszę popatrzeć, jest taka książka Dwudziestolecie komunikacji w Polsce odrodzonej i tam na przykład kolejom jest poświęconych 150 stron, drogą 8. Przed wojną w Polsce nie było dróg w naszym rozumieniu. Tylko 8% dróg miało nawierzchnię utwardzoną, resztę to były drogi gruntowe. I Niemcy budowali autostradę, a tu jest mapka, jakie typy wozów konnych są w różnych regionach Polski stosowane. Myśmy startowali po wojnie ze strasznie niskiego poziomu. W czasie II wojny światowej, to znaczy wszystkie mosty, które myśmy wysadzili, może nie wszystkie, ale większość w 1939, one zostały w czasie okupacji odbudowane, między innymi przez firmę Rudzki i Spółka. Ale Niemcy, to muszę się cofnąć, przepraszam, o jedno. Wszyscy pamiętamy historię korytarza. Wolne miasto Gdańsk, no nie był sam Gdańsk, to był taki kawałek tutaj, 1000 km2. I problem korytarza to było przekroczenie tego odcinka. I wolne miasto zwróciło się do Polski o zgodę na badania geologiczne Wisły, bo chcieli przeprowadzić telefoniczny kabel w tym miejscu. A te badania wykorzystano do zaprojektowania mostu przez Wisłę. I most ten już był gotowy w 1939 roku w Szczecinie w Stoczni. I gdy przyłączono wolne miasto Gdańsk do Rzeszy i problem korytarza zniknął, natychmiast zaczęła się budowa i most w Knybawie został zbudowany w ciągu 18 miesięcy. Z przęsłem blachownicowym, bardzo nowoczesny most, 141 metrów. Wysadzony, odbudowany według oryginalnej dokumentacji przez już na naszą tą. W czasie między 1939 a 1945 roku zniszczone zostało 46% mostów, w tym 71 dużych mostów stalowych o znaczeniu strategicznym. I tutaj już jesteśmy w PRL-u i na miejscu mostu Kerbedzia powstał most Śląsko-Dąbrowski. Bardzo udana konstrukcja. Także w sensie architektonicznym i konstrukcyjnym, to tutaj Józef Schulz był głównym maherem tego przedsięwzięcia. To jest most w Gdyni, zbudowany w 1950 roku, nie specjalnie konstrukcja w sensie inżynierskim, ale to tutaj w 1970 roku na tym moście policja strzelała do robotników
stoczni komuny paryskiej. Beton sprężony. To jest pierwszy most z betonu sprężonego w Polsce, zbudowany w Końskich w 1953 roku. A przez Bóbr w Małomicach, to jest tam gdzieś pod Żaganiem. Profesor Danielski, Leon, w 1957 roku zastosował już kable zewnętrzne. Czyli miałem przyjemność, zaszczyt nawet być studentem Danielskiego. Uważaliśmy go za dziadka, tam dziadek mówi, a dopiero jak pisałem książkę Mosty w dziejach Polski, to i zacząłem się tak analizować jego dorobek, to był niesamowity facet. I proszę popatrzeć, jak szybko nasi ludzie przyswajali sobie nowe pomysły i technologie. Pierwszy most podwieszony to jest Szwecja 1854, a 4 lata później Schulz w Tylmanowej pierwszą kładkę podwieszoną wybudował, a potem drugą. I niestety tą pierwszą kładkę rozebrano, nie bacząc na to, że to jest ważny obiekt. No trudno, nie szanujemy zabytków. I profesor Jan Kmita odbudowywał most, autor Mostu Pokoju. Jest to jeden z pierwszych mostów sprężonych na świecie, w Polsce, a to Maksymilian Wolf, to jest bardzo ważna postać. On wprowadzał nowe technologie w Polsce, czyli most Słowy w Szczecinie, przez wiele lat najdłuższy most betonowy w Polsce i właściwie jeszcze jeden most, to ojciec i syn Gryczowie przez Sołę w Kobielnicach, łuk Nilsena, bardzo piękny obiekt istniejący do dzisiaj. Szefem zakładu mostów po wojnie we Wrocławiu był Strożecki. I razem z późniejszym docentem Kamińskim oni wymyślili taką technologię rusztowań samonośnych. To jest estakada tutaj przy cmentarzu Osobowickim na linii poznańskiej, gdyż to były przęsła sklepione, ale zniszczone w czasie wojny i oni ustawiali zbrojenie, ale zrobione w postaci kratownicy i do tego zbrojenia podwieszali rusztowanie. To jest bardzo lekkie rusztowanie tylko dla robotników, żeby mogli chodzić. Nie rusztowanie, a deskowanie, formę i wlewali beton. I to 9 dni jedno przęsło wykonywali. Taką technologią dzisiaj Chińczycy wykonują wielkie, wielkie mosty. To jest właśnie wspomniany już profesor Danielski i właściwie niedoceniany. Mosty w Opolu. To są mosty stalowe. Proszę popatrzeć, jaki ten łuk jest delikatny. To jest z dwóch cełowników zespawanych łuk wewnątrz wypełniony betonem. Czyli dzisiaj to się uważa za bardzo nowatorską konstrukcję, a dziadek to już zrobił no 50 parę lat temu. Także to są niesamowite historie i mało spopularyzowane. Podobnie most w Annopolu, to jest z prefabrykatów utworzone przęsło ciągłe. Równolegle Włosi budowali autostradę Słońca, gdzie stukali przęsła swobodnie podparte. To jest bardzo nowatorska konstrukcja autorstwa Filipiuka. Tu wspomnę o takim moście Jana Stacha, gdzie jeden człowiek przez 3 lata wybudował most, bo sąsiad mu zabraniał przejazdu przez no, swoje terytorium i on się zdenerwował i wybudował sobie most kamienny. Ten most jest tu mały, ale to jest
1000 metrów sześciennych ziemi i skał przerzucił przez 3 lata i żył 93 lata, czyli ciężka praca, jak widać, no, konserwuje. Ten sam Wolf to pierwsze metody nawisowe, czyli most przez Wartę w Poznaniu. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tak nawiasem mówiąc, byłem tam jako student na praktyce. O, czy most Przemysław, a to tu jest zła nazwa, bo to jest w Kiesmarku most, wykonany w stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni i przywieziony na barkach, postawiony na podporach. Bardzo nowatorska technologia, niestety do tamtej epoki można mieć tą pretensję, że to nie było pokazywane na międzynarodowych konferencjach i stąd nasza inżynieria nie jest no, w świecie zdana tak, jak na to by zasługiwała. No i jeżeli coś robimy ciekawego, musi być pokazane. To jest ten most w Kiesmarku. I jesteśmy w trzeciej RP. I to się zaczęło, tu będę już mówił bardzo skrótowo, mostem łagody przez Narew, czyli powiew Nowego Świata, czy trasa zamkowa w Szczecinie, to nam przypomina różne zachodnie konstrukcje. Wreszcie można było popuścić wodze fantazji jakieś kładki nietypowe zbudować, czy piękny most w Milówce, do Milówki wróć, to jest to miejsce. Największy most w Polsce to jest Solidarności w Płocku, Nawis i most podwieszony, 375 metrów Częsło, projekt profesor Hajdin z Serbii. A tutaj mamy kładkę z drewna klejonego w Sromowcach Niżnych. To jest obiekt o najdłuższym w świecie przejśle z drewna klejonego, gdyż to ma 90 metrów rozpiętości. Tu do tych Sromowców to jest taka historia, że w 1914, odbyło się zebranie wsi, gdzie ustalono, bo za Franciszka Józefa każda wieś miała osobowość prawną i napisali list do namiestnika cesarza, żeby wsparł ich gotówką, bo oni są odcięci od świata i potrzebują mostu na Dunajcu. No, wybuchła pierwsza wojna światowa, nim przyszła. W 1939 napisali podobny ten do władz już polskich, wybuchła druga wojna światowa. Także jak mi wójt Janczy pokazał te listy, mówię, wójcie, może nie bierzmy się za sprawę, bo po prostu co żeście się wzięli, to były problemy. Ale wójt był odważny i się nie bał i wybudowaliśmy tą kładkę. Nawiasem mówiąc, ale to może na inną okazję. No i estakady z betonu sprężonego, to widzą Państwo nasuwanie. Te technologie opanowaliśmy bardzo szybko. Mamy zdolnych inżynierów przy stadionie, czy most Rędziński. To jest oczywiście tam gdzieś w internecie, jest, że to jest największy most na świecie. To jest nieprawda w sensie powierzchniowym. Przecież te chińskie obiekty przez zatoki morskie i tak dalej są dłuższe. Nie wiem skąd to się wzięło. To jest most taki symetryczny. O momencie budowy w betonowych mostach to był czwarty na świecie. Niemniej no, zauważony przez świat w Indiach, w Bombaju na kongresie FIP no, był nominowany do nagrody. Nie wygrał. Wygrał Michel Virloge z takim mostem Terenes zakrzywionym w planie.
ale jeżeli coś pokażemy i to no, jest uznane przez świat, że to jest coś warte, no to świat, to widzą Państwo po japońsku, o moście rędzińskim i po rosyjsku o moście rędzińskim. Także to jest bardzo ważne, żeby no, pokazywać nasze konstrukcje, bo jeżeli tam coś jest, to na pewno świat zauważy. I teraz jakie to ma sprawę, że most rędziński jest znany w świecie, dla tureckiej administracji napisałem dla Janusza Tadli rekomendację, że on pracował na moście rędzińskim, to dla administracji tej tureckiej zupełnie było wystarczające i Janusz nadzorował podwieszanie mostu przez Tygrysy w Turcji. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Także budowa takich rzeczy jak Rędzin i czy Milówka, czy most łukowy w Toruniu jest potrzebna, gdyż młodzi ludzie zdolni muszą mieć gdzie się wykazać. Jeżeli nie będziemy budować, to oni pójdą tam, gdzie po prostu nie mówią im, że to dla nas za drogie. Nawiasem mówiąc, to jeszcze do tego może dojdę nawiasu. Tu jest właśnie most w Toruniu, bardzo, bardzo piękny, w nowatorskiej technologii zbudowany. Częstwa 270 metrów, czy w ogóle sam węzeł w Toruniu jest bardzo, bardzo interesujący. Największe ekstradosy w świecie to powstały, nie w świecie, ale w Europie, powstały w Polsce i to jest właśnie ekstrados w Kwidzyniu, 204 metry. To był rekord Europy. No i żeśmy ten rekord pobili w ciągu drogi w Ostródzie. To miałem tutaj problemy, żeby kolegom z zagranicy wytłumaczyć, dlaczego zbudowaliśmy tak wielkie przęsła nad terenem. To dzisiaj się zastanawiam, ale powiedziałem, że tutaj przechodzą stada żubrów i to jest ochrona środowiska. No i tego się trzymajmy. No i ostatnia rzecz, którą Państwu pokażę, to jest kładka w Stromowcach, nie w Stromowcach Niżnych, to już była, w Zagórzu Śląskim. Obiekt taki, który znamy z filmów, z przygód Indiana Jonesa, walka na moście ze sznurków. I to jest to samo, tylko w innej technologii nowoczesnej. Ta kładka teraz w Madrycie dwa tygodnie temu odbyła się kolejna konferencja Footbridge. Tam przyznają nagrody z okresu między konferencjami. Była nominowana w kategorii kładki duże. No, niestety to znaleźliśmy się na krótkiej liście. Cztery obiekty z Polski, z Anglii, z Holandii i z Niemiec. No, nie wygraliśmy. Wygrała kładka angielska, którą otwierał książę Karol z księżną Kamilą, obecny król. No, naszą kładkę przy całym szacunku otwierał burmistrz gminy, Boże drogi, już mnie pamięć siada. Ale to, jeszcze raz powtarzam, jeżeli uważamy, że coś zrobiliśmy ciekawego, musi być to pokazane na forum międzynarodowym, bo nikt nie przyjedzie do Polski szukać ciekawych mostów. To jest inny widok tej kładki. I obecnie budowane są bardzo ciekawe mosty w Krakowie, ja ich tu na razie nie pokazuję. Tam są łuki siatkowe. Bardzo ten łuk jest z zimnogiętego, grubego dwutełownika i pomost z betonu spężonego i most w Krakowie, bo tam pierwsza nitka już jest oddana, właściwie już są dwie dzisiaj, to jest zgłoszony do nagrody JAPSE i też jest na krótkiej liście. Będzie ciężko wygrać, bo
to 15 listopada się rozstrzygnie. Trzeba pojechać do Zurichu na gala dinner, gdzie to będzie specjalna gala i będą wręczane nagrody, bo konkurencja tam jest, krótka lista, to jest 6 obiektów z całego świata, no z tym, że 3 chińskie, rozpiętością na pewno nie wygramy. Co dalej? Dalej zobaczymy, ta kładka w Krakowie, Majchrowski chce ją budować, zobaczymy. To znaczy już przygotowania trwają do przetargu. To jest bardzo drogi obiekt, ale mamy od cholery pieniędzy. Dziękuję za uwagę i polecam książkę Mosty w dziejach Polski. Tam Państwo znajdziecie szereg anegdot i informacji sprawdzonych o historii polskiego mostownictwa. Dziękuję za uwagę.